Jak pan ocenia sobotni marsz wolności, panie Rybo? Rząd je będzie wykorzystywała każdą okazję. Czy pan myśli, że ten marsz wolności, to co zaproponowała Platforma Obywatelska w sobotę, jest kolejnym takim elementem, wypowiada się, by poprawić sobie sondaże, Ryba. Może też prowokować Prawo i Sprawiedliwość, prowokować rząd, bo przy tej okazji i jakieś wulgarne zdarzają się wypowiedzi, różnego rodzaju ostentacyjne gesty, jeżeli chodzi o marsz sobotni. Oczywiście, jak najbardziej jest to marsz antyrządowy, wymierzony w tę koalicję z jednej strony i to jest rzecz naturalna i oczywista. A drugie jest, mamy tutaj do czynienia z taką konkurencją na marsze. To znaczy do tej pory takim głównym organizatorem był Komitet Obrony Demokracji, natomiast po kompromitacji Mateusza Kijowskiego praktycznie KOD już nie funkcjonuje jako czynnik główny. Dla Schetyny, dla Platformy bycie w KODzie jako jeden z elementów było bardzo niewygodne. W związku z czym przestała rozgrywka wewnętrzna się toczyła dalej i po upadku Kijowskiego, po osłabnięciu Petru, Platforma stara się wybić jako główna siła opozycyjna, która ostatecznie zintegruje cały obóz liberalno-postkomunistyczny. Czyli mamy rozumieć, że to też dla opinii publicznej taki komunikat, że my, Platforma Obywatelska, jesteśmy właściwie jedyną, najpoważniejszą siłą polityczną? Dokładnie tak. Natomiast druga rzecz jest wewnętrzna, wewnątrz już platformiana, bo pamiętajmy, że marsz, no nie o tej skali, ale jednak bardzo głośny w sferze medialnej, do prokuratury warszawskiej odbył Donald Tusk. Dla Grzegorza Schetyny ten pochód, no owszem, w sensie wizerunkowym, jako Platforma, on opowiadał, że to jest jej wielki sukces, bo Donald Tusk na poparcie pewnie będzie kandydatem na prezydenta, natomiast realnie dla Grzegorza Schetyny ten pochód Tuska jako nieformalnego lidera Platformy, jako tego, który jest w stanie dźwigać sondaże Platformy, to jest sytuacja bardzo niewygodna. A więc zorganizowanie tego marszu teraz wolności jest odpowiedzią na to, próbą takiego przykrycia tamtego wspomnienia, tak ażeby Schetyna mógł znowuż wyjść jako ten realny lider opozycji. Czy mu się to udało? Raczej nie sądzę, bo jednak oczywiście jest spór co do tej liczby manifestantów i nawet gdybyśmy powiedzieli, że to jest kilkunastotysięczny czy dwudziestotysięczny marsz, to jest to mniejszy marsz niż KOD-owski zdecydowanie. No ale jest to kolejny etap. To znaczy pamiętajmy, że dla polityków tego typu jak Grzegorz Schetyna nie tylko liczy się kwestia wygrania z PiS-em. To jest drugi etap. On jest przekonany, że to wcześniej czy później nastąpi, bo wiadomo jest, że w tak zwanym systemie demokratycznym istnieją te fluktuacje przepływu głosów. Pytanie jest, na kogo te głosy przepłyną? Za 2-3 lata, czy prawda, 7 czy 8, wszystko jedno. W każdym razie pytanie, kto będzie wówczas liderem obozu opozycji. I on doskonale wie, że może ta Platforma wybory wygrać, a on może zostać pogrążony. Bo to doświadczył za czasów drugich rządów Tuska, gdzie o mały włos, a byłby po prostu całkowicie wyeliminowany z polityki. To tylko to, że Tusk poszedł do Brukseli, pozwoliło mu przeżyć gdzieś tam w niszy, a później pozwoliło mu się odbudować po Bronisław Komorowski jednoznacznym działaniem w kierunku Ewy Kopacz. Cały czas oprócz tego, że to ma być terapii, że to fajnie przedstawiane w mediach, to jednak w tle jest ta rozgrywka, no to kto będzie tym liderem. Wydaje się, że tutaj Platforma rzeczywiście z KOD-em w dużym stopniu wygrała, z Petru w ogromnej mierze jest też zwycięska. Natomiast co do wewnętrznej walki samej tej partii, to jest
No, może jakiś, zbliżamy się do remisu, ale na pewno nie jest jeszcze tak, że Grzegorz Schetyna całą tę schetę przejął i wyłączył już lidery, czy może być pewne, że na przykład powracający Donald Tusk nie wymyśli sobie jakiejś kolejnej Ewy Kopacz, która będzie spychać obecnego lidera w formie na marginesie. Panie profesorze, chciałem zapytać, czy widać dalej jakiś zarysowany podział w Polsce, w społeczeństwie, czy to tylko jest taka, można powiedzieć, rozgrywka, czy próba pokazywania siebie, myślę o Platformie Obywatelskiej, że my jesteśmy silni, że nie spadają nam aż tak bardzo słupki, te słupki, jeżeli chodzi o sondaże. No jest podział, on związany jest, pamiętajmy, z całą układanką półokrągłą stołową, ponieważ rząd narusza w wielu miejscach te sfery ułożone wówczas, zapieczętowane konstytucją 97 roku. Przypomnę, jest próba naruszenia fundamentalnej kwestii, która nigdy nie została nawet palcem wgnięta, mianowicie układu władzy sądowniczej, przebudowy tej struktury, która była już ostatnim zawsze zabezpieczeniem dla tego, co gdzieś stworzono. W związku z czym są takie potężne grupy interesów, które potęgowaną emocją, czasem nienawiścią, niechęcią aranżują czy angażują się w te protesty w wszelaki sposób, przede wszystkim medialny, ale również objawiający się tego typu marszami. I to nawet trudno się temu dziwić. Natomiast pytanie jest o zwycięstwo i w kolejnych wyborach to nie jest marsz. Ani ten, ani poprzednie to nie były marsze, które były pod hasłem takim, które by dały zwycięstwo. Tu się czeka na dwie rzeczy. Czeka się z jednej strony na jakiś element kryzysu gospodarczego, który to kryzys dałby im szansę powiedzenia, że proszę, te rządy pisowskie są tymi, które przynoszą biedę. No ale na to się nie zanosi, wręcz odwrotnie, widać to po wszystkich wynikach gospodarczych. Druga rzecz, to czekają na ewentualne skonfliktowanie się obozu rządzącego, jakieś wewnętrzne konflikty, które by ten obóz skompromitowały, dlatego media raz za razem starają się wywołać taki konflikt lub go obwieszczać, lub go prorokować. I trzecia rzecz, to jest ciągłe liczenie na zagranicę. Czyli tak jak my z takim niepokojem obserwowaliśmy wybory we Francji, a wypowiedzi prezydenta już elekta Macrona, czy ówczesnego kandydata, no wręcz z oburzeniem, kiedy atakował Polskę ze względu na to, że firma Whirlpool chce przenieść produkcję z Francji do Łodzi. To wydaje mi się, że w tamtym środowisku było to odbierane pozytywnie, no bo ewentualny prezydent już elekt w przyszłości zapowiada sankcje, a więc jeśli sankcje, to Europa przeciwko Polsce. Proszę zwrócić uwagę, że ten marsz wolności był pod sztandarami tymi unijnymi cały czas robiony, więc dla nich dekonstrukcja Unii lub próba przebudowy jest w kierunku poszanowania państw narodowych, tak jak ona kiedyś funkcjonowała, nie jest korzystnym trendem, bo przestaliby mieć to wsparcie. A to jest trzeci, jak gdyby, trzeci element nadziei na odzyskanie władzy. I to są nadzieje póki co. Natomiast realnie marsze mają utrzymać to środowisko, które stoi póki co i interesami stoi za dawnym obozem władzy, żeby ono się nie rozpierzchło. I druga rzecz, te marsze mają na celu wyłonienie i utrwalenie przywództwa. Z jednej strony przywództwa jakiejś partii, w tym wypadku Platformy, a po drugie jakiegoś lidera. I tu jest już rozgrywka póki co nierozstrzygnięta, jest postać Grzegorza Schetyny, no i pojawiła się zupełnie niedawno, spacerującego ulicami miasta, przy okazji też zorganizowana została demonstracja. Chodzi tutaj naturalnie o Donalda Tuska. Panie profesorze, pan wspomniał kwestię zagranicy. Wiceszef Komisji Europejskiej Franz Timmermans powiedział w wywiadzie dla niemieckiego tygodnika Die Zeit, że sytuacja w Polsce stanowi fundamentalne zagrożenie dla państwa prawa. Mówi też, że nie wyklucza zastosowania wobec Polski artykułu 7 traktatu unijnego. Mówi to, co dzieje się w Polsce, na Węgrzech, bo te Węgry też cały czas są takim ościeniem, jest bardzo niepokojące.
Mówi, w Polsce demokracja używana jest obecnie do osłabiania państwa prawa. Sędziowie mają robić to, czego chce polityczna większość. Czy tak rzeczywiście jest? To oczywiście jest zamydlanie rzeczywistych problemów unijnych. Pamiętajmy, że Unia jest w ogromnym kryzysie, nie tylko ekonomicznym, ale nade wszystko jest w kryzysie tym związane z bezpieczeństwem, napięcia, jakie istnieją na styku konfliktu kulturowo-cywilizacyjnego, myślę o tych uchodźcach islamskich, są tak duże, no że polityka otwartych granic i twierdzenie, że multikulturalizm to jest wspaniała ideologia, która tylko głosi pokój, a każdy, kto myśli inaczej lub mówi inaczej, to jest islamofobem, to przestaje działać. W związku z czym i sam Macron, i Timmermans, muszturujący, bo wiadomo jest, że elity, ten establishment lewicowo-liberalny, unijny, absolutnie postawił na Macrona i cieszy się z jego zwycięstwa, więc Timmermans muszturował jego zapowiedzią sankcji przez Macrona. No pytanie też, jakie poparcie polityczne będzie miał u siebie, no, prawda, bo jeszcze nie ma rządu, wybory parlamentarne przed nim również, tak, bo takiej siły politycznej jeszcze nie ma, czyli zaplecza politycznego oprócz tego, które wybrało. Tak, ale zaraz się do tego odniosę, natomiast te antypolskie czy antywęgierskie wypowiedzi porównujące Węgry i Polskę do Rosji, one jak gdyby emocjonalnie mają być odpowiedzią na ten niepokój związany z imigrantami, ale nie odpowiedzią, że no macie rację, rzeczywiście islam, ten terroryzm zagraża Europie, tylko Polska zagraża. Mimo tego, że to jest iluzja, że twierdzenie, że u nas nie ma wolności czy demokracji, to są po prostu bzdury. Ale tam, kto tam o tym wie? To więc można niedługo pewnie tych imigrantów nazwą mianem Polaków czy Węgrów. To są po prostu, to jest gra na emocjach. Bardzo populistyczna. Zarzuca się populizm przeciwko sobie. Ale są skrajnie w tym populistyczni, ale to czynią. Natomiast fakt, to, o czym ojciec mówił, samo zwycięstwo prezydenta Macrona wcale nie świadczy, nie mówi o tym, że prezydent został w 100% zażegnany, bo oni zażegnani w tym sensie, że prezydentem nie będzie Marine Le Pen, ale jeśli bierzemy pod uwagę ułożenie struktury władzy, to Macron jest pewnym zabiegiem socjologicznym, ażeby zbuntowanych Francuzów skanalizować w kierunku pozornie antyestablishmentowym, realnie jest antyestablishmentowym, czyli Macron formalnie wizerunkowo jest antyestablishmentowy, bo nie był kandydatem ani socjalistów, ani prawicy republikańskiej. Był, żeby skanalizować. Jak założył, prawda, jego taki nazwie, która treściowo niewiele nie wnosi, więc emocjonalnie jak gdyby mógł Macron powiedzieć, ja ani nie jestem antyestablishmentowy, a jako minister rządów socjalistów, no w sumie jest reprezentantem tego establishmentu, czyli jest to produkt taki socjotechniczny, który ma tych wyborców niezadowolonych z rządów dotychczasowych układów francuskich i Unii Europejskiej, jak gdyby nieco przechwycić, ale to jest przechwyt chwilowy. Kiedy oni się zorientują, że Macron to jest jednak absolutnie dawny establishment i dawna polityka, to zniechęcenie, które dzisiaj się wyraziło w 30-kilku% w głosowaniu na Marine Le Pen, może się spotęgować w niedługim czasie, a zbudowanie większości w parlamencie w wyborach czerwcowych będzie dla niego trudne, ponieważ partia jest nowa, wprawdzie ma tam sporo członków, ale pamiętajmy, że trzeba zbudować jednak taką siłę, która jest w stanie przemóc te stare, tradycyjne partie mające już ustabilizowany establishment i ustabilizowane metody działania, kandydatów rozpoznawalnych i tak dalej. Wcale nie musi być tak, że kryzys ten polityczny we Francji już teraz jest zażegnany lub że wybory czerwcowe go rozstrzygną. Problemy, które to państwo przeżywa, są ogromne, tak jak i problemy samej Unii Europejskiej. Żeby to zamydlić, zamulić, niejednokrotnie mówi się, a to przez to, że Polacy są populistyczno-putinowscy, a jeszcze odbierają nam pracę, ponieważ Whirlpool przenosi fabrykę do Polski. To są te metody, które dokładnie ilustrują, jak bardzo także państwo widzą, jak bardzo ten świat w ogóle sterowany jest przez diabła, przez szatana. Jest dla tych elit niż tak zwane hasła unijne, które raz za razem są wypowiadane, a w które oni sami nie wierzą.
A jeszcze pytanie, jak pan ocenia, jak będzie wyglądała polityka nowego prezydenta Francji, jeżeli chodzi o Polskę? Na pewno będzie się musiał wpisać w ten kontekst działań Komisji Europejskiej już od dłuższego czasu, czyli aranżować pewne na razie werbalne, a być może później formalne ruchy, bo pamiętajmy, że rzeczywiście istnieje coś takiego jak wybijanie się polskiej gospodarki na konkurencyjność, a to jest nie do zaakceptowania. Jednak władze, no jednak u nas układ polityczny absolutnie nie akceptuje multikulturalnej polityki tej lewicy europejskiej, która chciałaby państwa narodowe wysadzić w powietrze poprzez pomieszanie w tych strukturach narodowościowych i cywilizacyjnych w Europie. W związku z czym te ataki będą się kumulować. Myślę, że on może być nawet jako przywódca państw narodowych z tych różnych stanąć na czele tego, no bo skoro tego deklarował to w kampanii wyborczej w tak niewybredny jednak sposób, to myślę, że będzie próbował to kontynuować. Czyli krótko mówiąc, tak, wyborcy jego są zaniepokojeni tym, co się dzieje w kontekście zamachów terrorystycznych, to on nie będzie emocje te kierował, no dobrze, trzeba coś z tym zrobić, ten islam to jest jednak problem, tylko Polska jest problemem. To jest tylko znalezienie zastępczego wroga. No, dawniej to się nazywało mianem kozła ofiarnego. Bardzo dziękuję za rozmowę, za komentarz. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Naszym gościem był pan profesor Mieczysław Ryba. Jeszcze jeden temat, jeden gość. Jest nim pan profesor Jan Szyszko, minister środowiska. Witam serdecznie. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Witam serdecznie ojca. Witam serdecznie radiosłuchaczy. Panie ministrze, na zaproszeniu na konferencję jeszcze Polska nie zginęła wieś w tym tygodniu 13 maja w Toruniu organizowana jest taka konferencja w hali sportowo-widowiskowej. Piękne słowa Jana Pawła II. Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń. Jeśli kochacie tę ojczyznę, ziemię, niech to wołanie nie pozostanie bez odpowiedzi. Czy to, co planuje między innymi pan, bo pan jest jednym z organizatorów tego wydarzenia, również Instytut imienia świętego Jana Pawła II, Pamięć i Tożsamość, nasza uczelnia, przy udziale Lasów Państwowych, Polskiego Związku Łowieckiego i NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność. Czy to jest ten główny motyw, tak mamy to czytać, na to patrzeć? Tak, rzeczywiście to jest główny motyw, bo zachowanie tej ziemi dla przyszłych pokoleń, zachowanie polskiej ziemi z jej specyfiką, z jej rodziną, z jej historią, z jej unikatowością, to jest wielka szansa dla naszej ojczyzny, ale to jest również wielka szansa dla jednoczącej się Europy. Polska to kraj rzeczywiście unikatowy pod względem takich charakterystyk, jak chociażby żywe zasoby przyrodnicze, a żywe zasoby przyrodnicze to między innymi niezniszczone działalnością gospodarczą polskiej gleby. Polskie gleby rolne są gotowe ku temu, aby produkować żywność o najwyższej jakości, a ta żywność jest niezwykle, niezwykle poszukiwana. A więc ta nasza ziemia jest naprawdę czymś niezwykle cennym, ale żeby ta ziemia służyła człowiekowi, to oczywiście musi być również jeden człowiek, który tę ziemię w przeszłości uprawiał, a więc musi być zachowane miejsce dla tych ludzi, a miejsce dla tych ludzi to są miejsca pracy, a miejsca pracy to właśnie dawanie tego dobra, które jest w tej chwili tak potrzebne również i w jednoczącej się Europie. Rozpoczynamy tą konferencję wspólną mszą świętą o godzinie 11, ale później wykłady i to można powiedzieć w różny sposób, bo i filozoficzne spojrzenie, prawda, i Kościół, i przyroda, rola wsi w Polsce, wieś i rola w polskim społeczeństwie, takie tło historyczne, będzie leśnictwo, łowiectwo, ochrona przyrody. Tak, rzeczywiście. I tu, gdy popatrzymy na tę dalszą część, mianowicie polskie łowiectwo, leśnictwo, czy też sama wieś, współdziałanie tego, to właśnie ten model współdziałania tego ekstensywnego, tradycyjnego polskiego rolnictwa, połączone z tym nieliberalnym, znowu unikatowym w skali świata leśnictwem, jak również polski model łowiectwa, współpraca tych trzech, jak widzieli, daje to, że te nasze krajobrazy polnoleśne no, tętnią bioróżnorodnością, a bioróżnorodność to nic innego jak możliwość korzystania z tej bioróżnorodności dla dobra człowieka, a korzystanie z tej bioróżnorodności to między innymi uzyskiwanie bardzo wartościowego, poszukiwanego na całym świecie w tej chwili zdrowia.
rozwoju tej polskiej wsi. I żeby zachować tę unikatowość tej polskiej wsi, no to musimy pamiętać o tym, że ta właśnie polska wieś została kreowana właśnie przez ludzi i to przez tych rolników, właśnie współdziałając również z leśnictwem czy z polskim łowiectwem. A to nie ulega najmniejszej wątpliwości, że również no, ta polska wieś przetrwała i zachowała tą swoją unikatowość dzięki Kościołowi, a cała, gdy się popatrzy na historię polskiej wsi, to ona była ostoją właśnie polskości, ostoją patriotyzmu, jak również i ostoją no, tej działalności takiej społecznej właśnie dla trwania człowieka w tym miejscu. Jest to taka swego rodzaju unikatowość, która w tej chwili, gdy popatrzymy na trendy, które występują w Europie, jest w pewnym sensie zakłócona, a można nawet powiedzieć zagrożona. Dlaczego? No, są pewne tendencje, które są niezwykle niebezpieczne, również zauważamy je w tej chwili w społeczeństwie polskim. A mianowicie, no człowiek jest podmiotem, który ma czynić sobie ziemię poddaną, natomiast pewne nurty filozoficzne, nazwijmy to, głębokich zmian uważają, że człowiek jest jednym z elementów, który występuje w tym układzie środowiskowym i w związku z tym jest tak samo traktowany jak każdy inny gatunek, który występuje na świecie. I obserwujemy to, co jest niezwykle niepokojące, a mianowicie to, co nazywamy jakby animalizacją człowieka i humanizacją zwierząt. Zwierzętom nadaje się prawa, a człowiek równocześnie no, praw tych się pozbywa. Dobra. Czyli traktuje się na równi nieomalże zwierzęta z człowiekiem. I tu za zwierzęta, no, oczywiście przy tej złej kulturze współczuć ze środowiskiem, oczywiście człowiek może wyrządzać krzywdę zwierzętom, ale zaczyna się karać, a równocześnie podchodzi się w sposób no, dosyć niezrozumiały w stosunku do eutanazji czy aborcji. A więc na to trzeba zwrócić uwagę, jakie są podstawy filozoficzne tego, wtedy dopiero zrozumiemy, jak Polska jest daleko w przodzie i jaką misję może odgrywać w jednoczącej się Europie. No nieraz tak myślimy, panie profesorze, że mamy taki potencjał, ale gdy pan wspomniał o tych tendencjach, o tych zagrożeniach, no to wygląda na to, że nieustannie musimy walczyć i przede wszystkim chyba pobudzać świadomość Polaków, a przez to też w jakiś sposób pokazywać rozwiązanie i podejście, właściwe podejście do przyrody, do tych zasobów, które stanowią no, fundament naszego życia. Ale rzeczywiście ojciec ma całkowicie rację. Tu cała sprawa polega na tym, żeby być dumnym z tego, co posiadamy. To jest wielka, ogromna wartość, ale ta wartość właśnie jest tworzona z jednej strony przez człowieka, a ten człowiek odpowiednio gospodarując zasobami przyrodniczymi pokazuje w całej Europie i całemu światu właśnie ten polski drobny właściciel ziemski, czyli ten polski rolnik pokazuje całemu światu, w jaki sposób można racjonalnie użytkować tym, co Stwórca dał, po to, żeby służyło to człowiekowi i równocześnie służyło no, przyrodzie. A więc takie czyńcie sobie ziemię poddaną. I to jest bardzo mocno atakowane przez swego rodzaju nurty filozoficzne. Równocześnie no, objawia się to w pewnym działaniu. I takim jednym z działań jest chociażby to, co dzieje się w tej chwili, nazwijmy to w sztuce, czy też w kulturze, w specyficznej kulturze, a mianowicie ta wolność artystyczna, która no, obraża nasze uczucia religijne. To jest też jakby pytanie, czy to jest no, taka spontaniczność teoretyczna, czy też jest to no, z premedytacją ustawione działanie oparte o pewien filozoficzny. Więc tym sprawom również chcemy poświęcić co nieco uwagi. Tam właśnie będzie pani Temida Stankiewicz Podchorecka mówiła na temat kościoła i przyrody, a więc wolność artystyczna, czyli działania premedytacją, ale będzie wszystko podbudowane taką analizą ideologiczną, filozoficzną analizą ideologiczną odnośnie postaw w stosunku do zwierząt, roślin i człowieka i skąd się to bierze z punktu widzenia właśnie filozoficznego. No a później przejdziemy w następnej części tego sympozjum do jakby oceny, w jaki sposób można dalej kreować tą unikatowość polskich krajobrazów, polskiej ziemi, tego polskiego piękna za pomocą jakichś działań. I tu są konkretne rozwiązania, w jaki sposób może
uczestniczyć w tym, te unikatowe polskie leśnictwo, czy ono może kreować miejsca pracy, czy też wzmacniać te miejsca pracy po to, żeby nadal użytkować te zasoby przyrodnicze terenów wiejskich, żeby te zasoby przyrodnicze dawały godne życie miejscowym mieszkańcom. Oczywiście taka sama rola jest i tu staramy się to pokazać, polskiego modelu łowiectwa, który w tej chwili też również jest bardzo mocno atakowany w tych układach międzynarodowych, w tych układach nazwijmy to lewicy liberalnej, którzy uważają, że polski model łowiectwa no to jest model oparty o to, że się wycina trzeba, prawda? A nie widzi się tego, że ten polski model łowiectwa zapewnia coraz lepiej, lepszy dostęp do zasobów leśnych, te zasoby leśne chodzą w formie drewna, w formie innych pożytków pochodzących z lasu, coraz służą człowiekowi, jest ich coraz więcej. Czyli można użytkować te zasoby przyrodnicze dla dobra człowieka i również dla dobra przyrody. Współdziałanie z rolnictwem jest też typowym przykładem tego, w jaki sposób to leśnictwo, a równocześnie i rolnictwo współdziałając razem chroni unikatowe zasoby przyrodnicze, chociażby w formie bioróżnorodności. Pamiętajmy, że te polskie krajobrazy z tym ekstensywnym polskim rolnictwem, z tym nieliberalnym polskim leśnictwem, jak również tym układem łowieckim, no stwarza to, że ta bioróżnorodność tętni, a równocześnie z tej bioróżnorodności korzystamy i za to powinniśmy, ci ludzie mieszkający tam w terenie, powinni otrzymać określony ekwiwalent. No i to jest jeszcze wielka rola Kościoła, proszę zobaczyć, był okres komunizmu, Polska znowu unika swego rodzaju, dlatego, że nie poddała się kolektywizacji, to dzięki temu właśnie zachowaliśmy tą polską rodzinę, polskiego rolnika współdziałającego z układem się coś? Nie, z Kościołem. Po to, żeby to na rupie tam już nie, to trzeba rzeczywiście bronić, bo to na to jest wielkie zapotrzebowanie wiedzący się Europie. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Konferencja w najbliższą sobotę, jeszcze Polska nie zginęła, wieś o 11:00, rozpoczęcie w hali sportowo-widowiskowej w Toruniu przy ulicy Bema. Zapraszamy serdecznie, też duże relacje będą na antenie telewizji Trwam, ale to trochę później, w sobotę, bo będzie też w Fatimie przyjść Ojciec Święty Franciszek, wielkie uroczystości, piątek, sobota. Dziękuję bardzo, panie. Dziękuję. Serdecznie zapraszam i również no serdecznie dziękuję jako minister środowiska za pomoc w organizacji Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu, jak również Instytutowi Świętego Jana Pawła II Pamięci Tożsamość. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia z Panem Bogiem. Do zobaczenia z Panem Bogiem. Naszym gościem był pan profesor Jan Szyszko, minister środowiska. To były aktualności dnia, 6 minut po godzinie 14:00. Teraz na naszej antenie wiadomości przedstawienie siostra Grażyna Bagińska i Piotr Zembrzuski. Zembrzuski. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda podziękował prezydentowi Etiopii za poparcie kandydatury Polski na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ w latach 2018-19. Prezydent Polski przebywa z kilkudniową wizytą w Etiopii. Najwyższy przedstawiciel państwa polskiego zaznaczył, że Etiopia jest obecnie niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ i będzie nim jeszcze przez rok. Więc jeśli Polska uzyska takie członkostwo, to przez jeden rok, 2018, nasze kraje zasiadałyby wspólnie w tym gronie. W środę prezydent Polski wystąpi na forum Unii Afrykańskiej w Addis Abebie, gdzie będzie zabiegał o poparcie krajów Afryki dla polskiej kandydatury do Rady Bezpieczeństwa ONZ. Emmanuel Macron nie będzie prezydentem zmiany w Europie. Pogłębi on jedynie problemy we Francji, podkreśla politolog dr Lucyna Kulińska. Drugą turę wyborów prezydenckich we Francji wygrał centrysta i kandydat proeuropejski Emmanuel Macron, zdobywając 66% głosów. Jego rywalka, kandydatka Frontu Narodowego Marine Le Pen, otrzymała 34% głosów. Zdaniem dr Lucyny Kulińskiej, rządy Emmanuela Macrona nie będą samodzielne.
Przede wszystkim nie będzie to kandydat, który dla Francji przyniesie jakąkolwiek zmianę, albo nazwijmy to wprost ratunek, ponieważ taką nadzieję dawały tylko reformy pani Le Pen, ale którą obrzydzono tak zarówno Polakom, jak i w ogóle Europejczykom, a i samym Francuzom, że nie mogło dojść do innego rozwiązania. Od razu trzeba sobie powiedzieć, że nie będzie on rządził samodzielnie, tak jak niektórzy mówili, i tak będzie rządzić kobieta. Dla mnie tą kobietą będzie żona pana Macrona, 25 lat od niego starsza, która już na pewno doświadczenie nie ma, ale równocześnie ten wybór takiej pary prezydenckiej oznacza dla Francji utrwalenie charakteru prowadzącego do jej jakby zagłady. Emmanuel Macron urodził się 21 grudnia 1977 roku. W latach 2004-2008 pracował na różnych stanowiskach państwowych. Później był zatrudniony w banku Rothschildu, a następnie przez dwa lata pełnił funkcję zastępcy sekretarza generalnego Pałacu Elizejskiego w administracji prezydenta Hollande'a. W 2014 roku objął stanowisko ministra gospodarki, przemysłu i cyfryzacji w rządzie Manuela Valsa. Ustąpił w sierpniu ubiegłego roku i wtedy też zapowiedział swój start w wyborach prezydenckich jako kandydat niezależny. Dwa lata temu Niemcy podpisały bezwarunkową kapitulację, która zakończyła II wojnę światową na terenie Europy. Dziś w Warszawie odbyły się oficjalne uroczystości państwowe upamiętniające tamto wydarzenie. W obchodach na placu Piłsudskiego w Warszawie udział wzięli m.in. przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, przywódcy wojska, a także weterani II wojny światowej. Podczas uroczystości głos zabrał minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. Dzisiaj przedstawiciele władz Rzeczpospolitej, Wojsko Polskie, staje przed grobem nieznanego żołnierza, chyląc głowy i sztandary przed wielkim wysiłkiem żołnierzy polskich, ludności Rzeczpospolitej, wszystkich Polaków rozsianych na całym świecie, którzy przeciwstawili się dwóm zaborcom, którzy już w sierpniu 1939 roku zmówili się przeciwko Rzeczpospolitej, przeciwko Europie. Uroczystości zorganizował Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Pełniący obowiązki szefa urzędu, minister Jan Józef Kasprzyk wskazał, że obchodząc kolejną rocznicę zakończenia II wojny światowej, nasz naród ma prawo do poczucia dumy. Bo to my, Polacy, jako pierwsi stawiliśmy czoła temu barbarzyńskiemu systemowi, jakim był niemiecki narodowy socjalizm. To myśmy jako pierwsi w Europie i na świecie powiedzieli stanowcze nie we wrześniu 1939 roku III Rzeszy, która chciała zaprowadzić ład, odrzucając wartości tworzące cywilizację łacińską na przestrzeni wieku. Obecnie funkcjonują dwie daty zakończenia II wojny światowej w Europie. Państwa zachodnie Starego Kontynentu obchodzą tę rocznicę dziś, czyli 8 maja. Z kolei w Rosji ten dzień świętuje się 9 maja. Z Warszawy mówiła Zuzanna Dąbrowska. Zakończyły się kolejne warsztaty muzyki liturgicznej w Domu Generalnym Sióstr Duszy Chrystusowej na Prądniku Białym w Krakowie. W spotkaniu przyświecało hasło Matka Dobrego Pasterza. Warsztaty poprowadził znany dyrygent i kompozytor Hubert Kowalski. Jedna z uczestniczek, Magdalena Kutek, zwróciła uwagę na duchowy wymiar warsztatów. Jak powiedziała, takie spotkania pomagają w pełniejszym przeżywaniu żywej wiary. Takie warsztaty dla mnie to jest za każdym razem jakby powrót do Pana Boga i jakby znowu przygnięcie do Niego, znowu nawiązanie z Nim relacji. No i myślę, że to jest główny powód, dlaczego tutaj zawsze wracam, bo tego jednak w codzienności brakuje bardzo. Zawsze miałam taki problem, że sama nie potrafiłam mówić z siebie do Pana Boga i jakby jedyny sposób, w jaki ja potrafię rozmawiać z Panem Bogiem, to jest właśnie muzyka jakoś i to mi jakoś pozwala jakby się trochę unieść do Niego i czuję, że On się do mnie schyla wtedy. Panem ja na każdych warsztatach jakby odkrywam każdą tą najprostszą prawdę, ale jakby od zupełnie nowej strony. To, że Pan Bóg mnie kocha, że kocha każdego z nas, to jest oczywiste, ale każdy w swoim życiu ma taki moment, że jakby odczuwa to zupełnie na nowo. Istotą spotkań na Prądniku Białym nie jest tylko ćwiczenie umiejętności wokalnych i instrumentalnych, ale przede wszystkim otwartość na ducha i zbudowanie wspólnoty. Warsztaty muzyki liturgicznej w Krakowie odbywają się dwa razy do roku, w maju i listopadzie. Dopiero pod koniec maja możemy spodziewać się lepszej pogody. Synoptycy wskazują, że w tym miesiącu często będzie chłodno, deszczowo i wietrznie. W najbliższych dniach możemy także spodziewać się zjawiska tak zwanych zimnych ogrodników. W
połowie maja w środkowej Europie następuje zmiana cyrkulacji atmosferycznej i nad ten obszar napływa zimne powietrze polarne, dlatego mogą pojawić się przymrozki. O prognozowanym stanie pogody mówi synoptyk i klimatolog Rafał Maszewski. Kolejne dni, czyli końcówka tygodnia, to ocieplenie, potem napływie powietrza arktycznego. Od czwartku, piątku zacznie się stopniowo ocieplać, zwłaszcza na południu, zachodzie, południowym zachodzie. A w przyszłym tygodniu jest szansa, że już w wielu regionach Polski temperatura będzie się wahać między 16 a 20 stopni, także powinno się zrobić zdecydowanie przyjemniej. W dalszej perspektywie do końca maja wygląda na to, że pogoda będzie dość dynamiczna, nie będzie zbytniego spokoju w pogodzie, to znaczy okresy cieplejsze będą się przeplatać z wyraźniejszymi ochłodzeniami. A do końca kalendarzowej wiosny pozostało 23 dni. W okresie rozpoczęcia lata będziemy mieli do czynienia z tak zwanym przesileniem letnim, kiedy dzień jest najdłuższy w całym roku. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja. Dziś w parafii Matki Bożej Fatimskiej w Terliczce w diecezji rzeszowskiej odbędzie się spotkanie rodziny Radia Maryja, na które bardzo serdecznie zapraszamy. Program spotkania jest następujący. O godzinie 16.30 spotkają się przedstawiciele biur i kół przyjaciół Radia Maryja. O godzinie 17.30 rozpoczęcie transmisji na antenie Radia Maryja i telewizji Trwam oraz program słowno-muzyczny pod tytułem Bądź uwielbiony Panie przez swoją świętą Matkę Maryję w wykonaniu grupy uwielbienia. O godzinie 18.20 uczestniczyć będziemy w Eucharystii, natomiast o 21.30 na antenie Radia Maryja rozmowy niedokończone. Temat tych rozmów: stulecie objawień fatimskich, zakończenie Wielkiej Nowenny i co dalej. Gośćmi rozmów będą ojciec Zbigniew Kołodziejczyk, kapucyn itinerant, ojciec Robert Kozłowski, proboszcz parafii w Terliczce, brat Artur Arciszewski, gwardian domu itinerantów w Katowicach oraz pan Piotr Onak. Mieszkańców Terliczki i okolic, a także całą rodzinę Radia Maryja serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy. Jednocześnie informujemy, że kolejne poniedziałkowe spotkania rodziny Radia Maryja odbędą się 15 maja w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem na Chrzeptówkach. 22 maja w parafii pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Kosmonosach w Republice Czeskiej i 29 maja w sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej, patronki rodzin w Leśniowie w archidiecezji częstochowskiej. Kwadrans po godzinie 14, przed nami modlitwa popołudniowa. W ciągu dnia dziś świętego Stanisława biskupa i męczennika, głównego patrona Polski, przeżywamy uroczystość i czas wspólnej modlitwy liturgicznej. Korzystamy z tomu drugiego lub wydania skróconego. W tomie drugim hymn Tobie chwała Synu Boży, strona 735, antyfona, czytanie, werset z tekstów wspólnych o pasterzach 1648 i psalmy z psalmodii dodatkowej, strona 1233. Będzie się z nami modlił? Piotr Piankowicz. Witam Panie Piotrze, szczęść Boże. Szczęść Boże. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Tobie chwała, Synu Boży, pierworodny wśród umarłych, światło nigdy nie gasnące i radości czyste zdroju. Jesteś naszym przebłaganiem wobec Ojca Wszechmocnego. Swoją krwią obmyłeś grzesznych, pojednałeś niebo z ziemią. Pomóż nam, prosimy Panie, spełniać Twoją Ewangelię, żyjąc w zgodzie i miłości, która źródłem jest pokoju. W tej godzinie Twojej śmierci, odrodzenie w Paschy źródle, hołd składamy i podziękę Tobie Ojcu i Duchowi. Amen. Jesteśmy pomocnikami Boga.
Wy zaś jesteście rolą Bożą i jego budowlą. Alleluja. Gdy Pan odmienił los Syjonu, wydawało się nam, że śnimy. Usta nasze były pełne śmiechu, a język śpiewał z radości. Mówiono wtedy między narodami, śpiewał z radości. Wielkie rzeczy im Pan uczynił. O, język śpiewał z radości. Pan uczynił nam wielkie rzeczy. I radość nas ogarnęła. Odmień znowu nasz los, o Panie, jak odmieniasz strumienie na południu. Ci, którzy we łzach sieją, rządzić będą w radości. Idą i płaczą, niosąc ziarno na zasiew, lecz powrócą z radością, niosąc swoje snopy. Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Jeżeli domu Pan nie zbuduje, na próżno się trudzą, którzy go wznoszą. Jeżeli miasta Pan nie strzeże, daremnie czuwają straże. Daremne jest wasze wstawanie przed świtem i przesiadywanie do późna w nocy. Chleb spożywacie zapracowany ciężko, a Pan i we śnie darzy swych umiłowanych. Oto synowie są darem Pańskim, a owoc łona nagrodą. Jak strzały w ręku wojownika, tak synowie zrodzeni w młodości. Szczęśliwy człowiek, który nimi napełnił swój kołczan. Taka pieśń jest, że dzieci są jak strzały kołczanie wojownika. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen. Szczęśliwy człowiek, który służy Panu. Służy Jahwe, musi być. Jahwe. Przecież ta baba, ona Jahwe nie służyła. Ale ty możesz Jahwe służyć. Małżonka twoja jak płodny szczep winny.